Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Cyberpunk 2077. To co? Burrito, zjedz na miejscu. Sprawdzimy wszystkie rzeczy, jakie nam tutaj podesłali, ale nim dobrze zaczniemy, kilka spraw, jak to zwykle u nas na początku bywa. Czyli zabierzmy się za naszą postać. Byłbym za tym, żeby trochę popracować nad tymi niedopieszczonymi atrybutami, choć nie ukrywam, że opanowanie też kusi. To nie jest takie proste. I tech kusi, i budowa ciała, bo przydałoby się trochę więcej wytrzymałości, tak? Przypuszczam, że będziemy mieli w przyszłości też jakieś możliwości podkręcenia udźwigu, innych takich, więc powoli, powoli, stopniowo ku górze, tym bardziej, że zrobimy dużo misji pobocznych, więc liczę, że też ten rozwój postaci może być taki zrównoważony i nie będzie nas to jakoś denerwowało w niedalekiej przyszłości, że o kurczę, że gość jest od wszystkiego i słaby, bo nie będzie słaby, bo będzie od wszystkiego dobry. Może to automatyczne, znaczy o, dodatkowe komponenty, ale też automatyczne rozmontowanie rupieci. Powinniśmy mieć większy porządek w ekwipunku i na tym też by tu mocno zależało. Resztę rzeczy pozostawiamy z tej strony. W spokoju widziałem coś fajnego w opanowaniu. Tylko te fajne rzeczy, no na przykład zanurzając się w wodzie stajesz się niewykrywalny, będą dostępne nieco później. Trochę szkoda, ale niech już tak zostanie. Może tak. Broń z tłumikiem, większe obrażenia. Tutaj dochodzą te... Nie wiem dlaczego, jak widzę statystyki 2,5%, no to specjalnie nie kusi, chociaż zakładam, że to jest całkiem sporo, tak? Ale no ciężko się przestawić z myśleniem na coś takiego. Automatycznie podświetla pobliskie punkty dostępu. Niech będzie. Zakładam, że może to być całkiem przydatne. Odblokowuje demona zbiorowe odsłonięcie, które zmniejsza 30% wszystkie odporności przeciwników w danej sieci. Może też niezłe, jak idziemy w hakowanie, które zmniejsza u przeciwników odporność na obrażenia fizyczne. O! Jeszcze lepiej. No i mamy rozdane punkty. Nie wiem, czy w najlepszy sposób, ale tak jak mówiłem, zakładam, że zbierzemy ich naprawdę dużo, więc będzie miło. O! Kolego, musisz się ubrać jeszcze. Nowy kapelusz dostaliśmy, ale nie, my będziemy z tym. Od pana Makłowicza prosto. Otrzymany do tego jakieś ciuszki tutaj. Modyfikacja ma zwiększa pancerz. O 6, 3, 6, 6. No właśnie, to takie szczegóły wchodzą w grę. Takie małe wartości. A weź czachę, to się część różni wagą z tego, co widzę głównie, więc nic istotnego, przebierzmy spodnie, ale jak widać, będziemy mogli się prawdopodobnie dzisiaj wybrać na zakupy. Ściągnij. Może tak. Będziemy musieli się wybrać dzisiaj na zakupy. Tak biegamy jako Arasaka, nie wiem, czy chcielibyśmy, czy nasz nowy kolega Johnny by chciał. No i ostatnia sprawa i wracamy do gry, bo mam od was masę wiadomości, że w pierwszym odcinku był Wiedźmin, była Ciri. Chodzi o ten fragment z szufladą w korpo. Przeogromne podziękowania za te wiadomości. Nie jestem w stanie odpisać na każdą, dlatego mam nadzieję, że mogę zrobić to w ten sposób i trafi to do wszystkich zainteresowanych czy wysyłających takie miłe wieści, bo dobrze wiecie, że ja uwielbiam wszelkie smaczki, jakie można wyciągnąć z gry, a też nie wszystko zauważę od razu. Więc raz jeszcze przeogromne dzięki za to, jak również za wszelkie łapki, komentarze czy te korle przy wyszukiwaniu, bo jak widać seria chwyciła i dzięki temu możemy spotykać się częściej. Widzieliśmy się już z rana, widzimy się teraz i do późnej nocy. No ale teraz już wracajmy do gry. Hasło dalej, dalej. A, przytrzymaj. To nie do końca na dotyk. Wiadomości. Jak będzie coś ciekawego... To... O, to jest bardzo ciekawe. Szanowny panie V, administracja budynku nie odnotowała ostatniej wpłaty, a myślę, że to na nasze konto za wynajem apartamentu. Zgodnie z ustaleniami umowy, konsekwencje braku wpłaty będzie przymusowa eksmisja. No, mam nadzieję, że Johnny ma jakiś lokal. Wielka loteria medyczna. No, jakoś tak specjalnie nas nie interesuje. Nie daj się oszukać. Pewnie mowa o... Napływają do nas informacje o mailach z reklamami nanożelu na powiększanie przyrodzenia. To oszustwo. Zwykły żel nie jest w stanie pobudzić komórek twojego ciała. Taki efekt możesz osiągnąć tylko dzięki hormonowi RSX. O kurcze. O kurcze. Lecimy tam. Nie wierzę, że zadziała, a jednak postanowiłem zaryzykować. Byłem zrozpaczony. No dobra, to wiemy, co nas interesuje, ale kurczę, głównie spam. Uwaga, wykryto złośliwe oprogramowanie. Twój komputer został zaatakowany przez 3 demony.
No pytanie, czy to jest prawda, na przelanie wszystkich oszczędności i tak dalej, i tak dalej. No ja mam taką smutną historię z tym związaną, ponieważ jakiś miesiąc temu otrzymałem podobną wiadomość. Mówi Takemura. Musimy się spotkać. Przyjedź do Tom's Diner. Dlaczego miałbym się z tobą spotykać? Ponieważ uratowałem ci życie. Jeszcze nie doszedłem do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. I prędko nie dojdziesz, ale co z tego? Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Odliczanie już się zaczęło. Tom's Diner. Czekam. Tyk, 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 tyk. No dobra, to lecimy gdzieś w te okolice. Niedobrze. Może będzie mógł powiedzieć coś więcej. Administracja, inne takie. No już na maila pisali. A będąc przy mailu, ostatnio otrzymałem informację, że mają wszystkie hasła, dostęp do mojego banku, nagie fotki. Nie wiem skąd, ale kto wie. Może to już potrafią ziemniakami nagrywać. Tak? Znaczy nie to, żebym przy ziemniakach nago chodził, ale... No kto wie, gdzie kiedyś jakiś ziemniak poturlał. Nieistotne. Mają wszystkie takie prywatne dane, których powinienem się obawiać, że wyciekną, bądź no mogą mnie drogo kosztować. I wycenili to, ta grupa hakerska, na całe $300 do przelania na konto bitcoinowe, czy portfel bitcoinowy. A ty do nas? A, cześć. Miałem kłopotę. Miałem kłopoty. Pewnie potrzebujesz spluwy, co? O tak. Pokaż, co masz. Nie mamy kasy, niestety. Nie tym razem, Wilson. Śpieszy mi się. No dobra, Wilson. Pogadamy sobie w przyszłości. Widzę, że masa zadań pobocznych nam skoczyła, więc na pewno się za nie zabierzemy. Może tylko jeszcze do tego pana Shimury tam, czy Takesake on chyba był. Takemura, o właśnie, to połączenie z jednym. Przeczytaj wiadomość. No więc, no dobre jest to, że wiem, na ile wycenili moje życie hakerzy, tak? Informacja o mnie, dane dostępowe do mojego konta bankowego. I tak wysoko. Dziękuję. A, moment, to wiadomo, moment, tak, bo wiadomości czyta się nieco inaczej. Otwórz komunikator. Administracja Mega Bloku informuje, że należący do pana samochód został odholowany na pobliski parking. No, podjedzie do nas sam. Regina, skóry do wzięcia. Czyli rozumiem to tę misję, ale myślę, że będziemy sobie to czytać przed wykonaniem danej misji, tak? Bo pokażę tak, na prędko. Kolektyw, za każdym razem, gdy pieniądz zmienia ręce, twoje prawdziwe ja ginie pod kołami lewiatana kapitalizmu. No. No i nasza taksówka. Szanowny panie, informuje, że ciało pasażera Wellsa zostało przetransportowane do gabinetu pana Wiktora zgodnie z wydanymi przez pana instrukcjami. A jak miło. A, czyli wszystko. Wszystko tam ładnie gra, ale moment. Mam wrażenie, o nie te menu, mam wrażenie, jakby doszły nam dodatkowe opcje. To jest prawdopodobnie procent ukończenia historii danej postaci. Tak? Czyli 20% historii V. To pana Takesake. I tutaj też Wiktor. Zobaczymy. Jeszcze. Gdzie moja bryka? Powinno być stary, gdzie moja bryka? No dobrze. Chcesz pogadać o wczoraj? Mam wrażenie, że ten small talk naszych tutaj NPC-ków to tak zapętlony trochę. Zgubili się w Matrixie. Mama Wellsa, znalazłem coś, co należało do ciebie. O! A, do Jackiego. Myślę, że do nas. Myślę, że chciałby, żebyś to miał. Czeka pod drzwiami twojego mieszkania. Czemu te wiadomości tak późno nam dają, zamiast od razu wszystko podesłać? Nawet boję się do samochodu wsiadać w takim układzie. Ej, mam na sprzedaż Galenę. To jest jakiś nowy model Renault? To bierzemy. O, Multipla! Co się stało? Fixer właśnie wysłał ci pierwszą ofertę kupna pojazdu. Za każdym razem, kiedy otrzymasz taką propozycję na minimapie, pojawi się nowy znacznik. To nie lepiej wziąć sobie tutaj pożyczyć? Po co od Fixera, jak można Multiple wziąć? No ładnie. W jedną stronę to wszystko poszło. No dobrze. Dzień dobry, panie Takesake. Pogadajmy. Siadę.
Może nie być 60-latek od kilku chwil, ale jeszcze badam różne ustawienia graficzne. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. Więc niebawem dojdziemy do ładu. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywego. I nadal potrzebuję. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o biochip. Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yurino Boarasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. No. Skąd wiesz, że uciekła z miasta? Szukałem jej, ale bez skutku. Myślę, że celowo zatarła za sobą ślady. Mówisz, że Parker może pomóc ci pozbyć się relika. Pracuje dla którejś z korporacji? Korpogadka. Nie wiem. Parker dużo wiedziała na temat relika. Część tych informacji była poufna. Z jednej strony była nieodgadniona, z drugiej miała w sobie tę śliskość korposów. Sam wiesz jaką. Ja też mam w sobie taką śliskość? Ty wylądowałeś po stronie wyrzutków. Nie pamiętasz już? Przykro mi, że nie mogłem pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebuję cię. Yurino Boarasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yurino Boarasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodzieja? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. No jak masz kasę na mieszkanie, to dzień dobry. A jeśli się nie zgodzę? Wtedy powiem ci, co możesz zyskać, jeśli mi pomożesz. No dobra. Czekaj, nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywasz kłamstw? Nie ma opcji. Tak. W takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chce przekonać, uznają cię za przyjaciela. Właściwie kogo konkretnie masz na myśli? Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałem się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą relika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. Teraz, Hanako-sama, chciałbym, jeśli można, zacząć od... Kurwa, wszędzie Arasaka. Hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Słyszałeś. Takemura, odpuść. Przynajmniej jeden z was nie jest kretynem.
Co to było, panie Takemura? Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Głupi impuls. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. No dobrze. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni, ale... Jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. O, ten kamień w wodę to jest coś, co chcemy rozwinąć u nas. Ekstrakcja? Która korporacja go wyciągnęła? Moim zdaniem działał sam. To skrupulatny człowiek. Potrafi zatrzeć za sobą ślady. Nie wiesz, dokąd uciekł? Nie wiem. Sporo się dowiedziałeś przez te kilkanaście dni. Na tym polega mój zawód. Wyławiać istotne informacje i być o krok przed innymi. Na tym polegał twój zawód. Polegał. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Niestety. Odbiłem się od rąk królowej fikserów. No proszę, a my tam chcieliśmy się wybrać. Wzięła cię za korposa? Nie. Za zabójcę Saburo Arasaki. Rok ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Ładnie się zapętliliśmy. O, a jednak spróbuję szczęścia? Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rock ciągle żyje. Można by było z nią pogadać. Darmowego drinka wziąć. Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Odwal się ode mnie! Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rock. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rock? Że jej stary druh Johnny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rock słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem.
Widziałem was we wspomnieniach. Rogue zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. Ale ta podróż... Znajdźcie mnie, Blizzly's Bar. Kurczę, no ja bym chętnie to jednak wyruszył do Afterlife. Ale no niech będzie. Judy? Może do Tibek zadzwonimy? Cześć. Cześć. Myślałam, że nie żyjesz. Też tak myśleliśmy. O, nie ty jedna. Aż z radości podskoczył. Przez jakiś czas sam tak myślałem. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Trochę tak. Słyszałaś o skoku? Czyli musiałaś rozmawiać z Evelyn? Nie musiałam. Całe miasto o tym słyszało. Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. A są jakieś tematy, na które byś chciała porozmawiać? Nie mam innych tropów poza tobą, Judy. Ja muszę ją znaleźć. Wiem, że możesz mi pomóc. Kto powiedział, że chce ci pomóc? Spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Mox? Ho, ho! Ho, ho! No proszę, 500 metrów do Lizzy's Bar. No dobra, myślę, że możemy się wybrać jeszcze do naszej koleżanki. 500 metrów. Nie ma żadnej szybkiej podróży przy nas. Chyba, że trafilibyśmy tu po drodze. Przejdźmy się. Chętnie bym z nią jeszcze porozmawiał tu dzisiaj. O! I przy okazji wykorzystałem chwilę, żeby powrócić do naszych ustawień. Aby to działało tak pięknie, przyjemnie dla oczu. Aż za szybko. Panie, nie pędź tak. Co z naszym wozem? My go traciliśmy tak już na dobre? Możemy pożyczyć czyjś inny, jak rozumiem. Ciekawe, czy ten jogging jakoś wpłynie na nasze statystyki. No dobra, to może zobaczmy się bliżej samej Judy. No, pytanie tylko, czy nas wpuszczą o tej godzinie? Hej, już cię tu widziałam, co? Znamy zasady, tak? Nie zapominam twarzy. Teraz mamy zamknięte. A ty masz inną pałkę niż ostatnio. Też nie zapominamy pałek. Chcę pogadać z Judy. Jest u siebie? Mhm. Schodami na dół. Dam znać Judy, że idziesz. O proszę, jak chętnie nas puszczają. Tak? No jak zwykle. Jak zwykle. Powiedz jeszcze raz, co chcesz, żebyśmy zrobiły? Przekonajcie go albo załatwcie, ja po prostu chcę wrócić do mojego pokoju. Twój Alfons cię wyrzucił z mieszkania, tak? No przecież mówię! Powiedział, że za mało przynoszę zysków i wywalił mnie. Nie mam gdzie spać. No to pracuj więcej. Pracuję ile mogę. Tylko, że kasę zabierają mi na wszczepy. Zrobiłam sobie chip lalkowy, ale nie wzięli mnie do chmur. Teraz spłacam Reapera z tego, co zarobię na ulicy. To nie tylko chip zrobiłaś. To jest designerski faceplate. Cycki też nie wyglądają tanio. Zainwestowałam w siebie. A i tak powiedzieli, że nie mam warunków. No jak to sobie wyobrażasz? Że co zrobimy? Mówiłam! Chcę odzyskać mój pokój! To tak nie działa. Nie jesteś z Moxu. Słuchaj. Może jesteśmy w stanie ci pomóc. Nie jesteśmy? Wybierz, przewiń. Dziwna sprawa. Myślałem, że możemy porozmawiać. Dobra, zostawmy ją w spokoju. Schodami na dół. No, jak u siebie się tu czujemy, tak? Wiemy, w jaki sposób działają te miejsca. Judy znowu robi sceny. Dziwię. Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego. Daj mu spokój, to znajomy Judy. Wystarczyło się raz spotkać z Judy, już wszyscy nas traktują jako znajomych Judy? Świetnie. Skończyłem. Możemy wracać. To po dwóch spotkaniach może będziemy już jej facetem. Moment, to chyba nie jest to miejsce, do którego chcieliśmy się dostać. Judy, schodami na dół, tak? Nie podsyła mi tu każdej słaniającej się dziwki. Co ja mam z nimi robić? Mox mają swoją reputację. Dziewczyny przychodzą po pomoc. Nie jesteśmy hostelem dla niezaradnych. Tak.
Daj spokój. Każdy zasługuje na drugą szansę. Może się okazać przydatna. Odpłacą, jak się trochę odbiją od dna. Nie sądzę. Nie potrafią zadbać nawet o siebie. Dziwisz się? Jak mają to zrobić, kiedy leżą z twarzą w kałuży? Ale mogą cię zaskoczyć. Nienawidzę niespodzianek. No to proszę. Zresztą zajmij się swoim gościem. Ha. Suzy, nie skończyłyśmy rozmawiać. Skończyłyśmy. Może jesteśmy w stanie ci pomóc. Nie poddajesz się łatwo, co? O, nie. Nie mamy o czym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. Ta Suzy wygląda na kogoś, kto wie, czego chce. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moksach. O co wam poszło? W tym pieprzonym mieście każdy żyje we własnej bańce. Albo sobie radzisz, albo staczasz się w bagno, z którego nie ma już powrotu. Szukam Evelyn. Gdzie ją znajdę? To dla mnie bardzo ważne. Na co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Nie do końca. Chcę ją zapytać, dla kogo pracowała. I to wszystko? To wszystko. Jeżeli się martwisz, że coś jej grozi z mojej strony, to niepotrzebnie. Okej. Okej. Evelyn jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Evelyn, to jej oddaj. Mega blok. Nie za ciekawy adres. Możemy jeszcze porozmawiać? Opuść klub Moksów? Nie! Potrzebujesz czegoś jeszcze? Mhm. Powiedziałaś, że jest lalką? Długo zbierała na chip behawioralny. I była całkiem niezła w te klocki. Miała spore grono stałych klientów. Ale takiej pracy nikt nie wytrzymuje długo. Stąd pomysł na skok, rozumiem. Chmury? Co to za miejsce? Dom lalek. A, chyba coś słyszałem. Mają oprogramowanie, które rozpoznaje pragnienia. Lalka odgrywa rolę narzuconą przez podświadomość klienta. Potem nic z tego nie pamięta. Na szczęście. To gdzie do tego domu lalek? Uważasz, że mogła tam wrócić? Twierdziła, że tam będzie bezpieczniejsza niż tu. To na razie wystarczy. Dzięki, pojadę tam. No dobra. Nic więcej od niej już nie weźmiemy, ale myślę, że... O! Daj mi znać, co u niej słychać, okej? Okej. Okej. Zadzwonię. Dzięki, Vi. Dziękuję. Czyli jednak koledze. Oj, będziemy często dzwonić, nie bój się. Ciekawe, czy można by było wyjść na Natrenta, lalka, albo Creepa. Z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś engramem zanikającej jaźni, mało co powinno cię dziwić. Dobra, jedziemy do tych chmur? Jasne. Ale myślę, że w drogę do chmur, o ile nie pojawią się jakieś problemy tutaj, wybierzemy się już w kolejnym odcinku. No i jeszcze pociągniemy ten moment. Liczę, że niebawem gra... Samo się zepsuło. Grana podrzuci... Zamknięty. Czemu się tu kręcisz? Taki moment... O co się kłóciłeś? Kurczę, zabrakło nam niewiele. Wiesz... Podobno moksy pomagają dziewczynom z ulicy. Słuchaj, to stare dzieje. To był zryw i pierdolona rewolucja. Coś słyszałem o tych zamieszkach. Ktoś od Tiger Claws zamordował prostytutkę. O, jedną za dużo. Ludziom się ulało. Wszyscy wyszli na ulicę. Dziwki, Alfonsi. Najrozmaitsze friki. Z nich uformowało się Mox. Ale mówię, to było dawno temu. Teraz rządzą pieniądze. Nie ja tak urządziłam ten świat. Ale ja jestem odpowiedzialna za Mox. I tylko za nie. Dobra. Zobaczmy na moment, no niestety, brakuje nam trochę poziomu, żeby dowiedzieć się, o co się kłóciła. Wasz klub przynosi pewnie spore zyski. I generuje spore koszty. A co, chcesz zainwestować? Nie. Po prostu podziwiam przedsiębiorczość.
Zajęłyśmy ten budynek lata temu. I owszem, udało nam się go nie doprowadzić do ruiny. Ale milionerami nie jesteśmy. Wiesz, co się dzieje z Evelyn Parker? Gadałeś o niej z Judy. Po co mnie pytasz? Może wiesz coś więcej? Jesteś szefową. Evelyn odeszła z Mox dawno temu. I tego samego dnia przestała być moim problemem. No dobra, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się niebawem wrócić, pogadać o Judy, bo no na ten moment nic więcej nie wyciągniemy. A może bylibyśmy w stanie im jakoś pomóc. Ale teraz... Przyznaj, nie chodzi o żadną Evelyn, tylko cię wzięło na braindance'y Judy. Dobrze kręcą, co? O tak, o tak. Judy zna się na rzeczy. Jej braindance'y są najlepsze. No raczej. No raczej. Miło tak porozmawiać i poprawić sobie kontakty, ale do Mega Bloku wybierzemy się już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, pan Rączka. Mówią na mnie Mr. Hans. Jeżeli będziesz szukać zleceń w Pacyfice, dzwonisz do mnie. Jestem V. A gdzie jakiś miło cię poznać? Bardzo miło cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwoń. Zadzwonimy niebawem. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.